W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczono stypendia najzdolniejszym uczniom w Polsce. Wśród ponad 300 wyróżnionych osób jest też reprezentant stolicy. Nagrody są przyznawane co roku przez ministra edukacji narodowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, którzy mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Przyznano też specjalne nagrody dla nauczycieli. Gratuluję i dziękuję, że potraficie te pasje realizować, że macie cierpliwych rodziców, którzy was wspierają i dziękuję im za tę cierpliwość i również nauczycieli, którzy potrafią was wyłowić, wzmocnić. Bardzo się cieszę, jest to dla mnie bardzo wielki zaszczyt, żeby tutaj być. Przeznaczę je na rozwijanie swoich pasji, na przykład na opłaty związane z obozami jakimiś matematycznymi lub informatycznymi, albo też sprzęt informatyczny. Zostałam wyróżniona za projekt międzynarodowy, europejski z 10 krajami partnerskimi w szkole. Jestem bardzo dumna z tego. Projekt nasz dotyczył współpracy międzynarodowej.